Jeśli Jezus jej tak zaufał, jeśli Ojciec Niebieski jej tak zaufał, jeśli Duch Święty jej tak zaufał, że nie bał się przyjść przez nią na świat, być w jej łonie 9 miesięcy, a potem z nią przez 30 lat we dwoje w Nazarecie, to czego ty się boisz, człowieku? Jak myślisz, kto wpaja niepokój w twoje serce, lęk, niechęć do niej? Kto? Ten, który usłyszał już w raju od Boga, że wprowadzam pomiędzy ciebie diable, a pomiędzy niewiastę i jej potomstwo wieczną nieprzyjaźń. Ta nieprzyjaźń jest obrazowa. Język hebrajski mówi tutaj o takiej pełnej, nawet nie nienawiści, ale to jest ktoś tak inny. To jest tak, jakby wiecie, słońce, księżyc, białe, czarne, ciemno, światło. Ona jest tak inna, że nigdy nie będzie w stanie szatan podejść do niej i spróbować się nawet z nią zaprzyjaźnić. Ona jest tak inna. I to wywołuje u niego potworną wściekłość. Więc odwiecznie, kiedy usłyszał to proroctwo z ust samego Boga, zaprzysiągł jej całkowitą nieprzyjaźń, całkowitą nienawiść do niej i do jej potomstwa. Więc uważaj, jeśli w jakikolwiek sposób w swoim sercu czujesz niechęć do niej, obojętność, złość, nienawiść, odrzucasz ją, nie chcesz jej w swoim życiu duchowym, na 90% to nie jesteś ty. To szatan w tobie pracuje, żebyś nie stał się jej potomstwem. Pracuje nad milionami serc protestantów, żeby ją odrzucili, żeby ją znienawidzili. Wiecie, kiedy analizuję tą niesamowitą sytuację, w której ona mówi Fatimie, że Bóg przygotował ratunek dla świata w jej niepokalanym sercu. To znaczy, że nie ma innej alternatywy, żeby uratować tą planetę od tego, co się szykuje. Kiedy Boża sprawiedliwość, czytajcie Apokalipsę, stanie się widoczna na całym świecie. Kiedy skończy się czas miłosierdzia, a zacznie się czas sprawiedliwości. Jezus mówi siostrze Faustynie bardzo wyraźnie o tym, że zanim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przyjdę jako król miłosierdzia. Kiedy skończy się epoka miłosierdzia, rozpocznie się czas sprawiedliwości. I to będzie straszne. To nie znaczy, uważaj teraz, że Bóg, który ciebie kocha, który ci przebacza wszystko, nagle się zmieni na twarzy, zrobi się wściekły i powie, mam już dosyć twoich grzechów i tego, jak postępujesz, że się nie nawracasz i teraz się tak dojadę, że zobaczysz. No nie, to nie o to chodzi. Boża sprawiedliwość to jest dopuszczenie, aby skutki i konsekwencje twoich grzechów obróciły się przeciwko tobie, jeśli nie chcesz się nawrócić. Zobaczcie w Piśmie Świętym, zobaczcie w Ewangelii. Jezus jest cały czułością, miłosierdziem na maksa dla tych, którzy przychodzą i się nawracają. Dla tych, którzy myślą, że są sprawiedliwi, czy na przykład księża, tamtejsi, nazywani faryzeuszami. Oni byli przekonani, że mają prawdę o Bogu, mają monopol na Boga, że przestrzeganie przepisów prawa daje im zbawienie i nie potrzebują pokutować za grzechy. Jakie grzechy? Ja mam grzechy? I posłuchajcie, co Jezus w konfrontacji z nimi robi. Można powiedzieć, że obraża ich od początku do końca. Najtwardsze słowa
twarde, surowe, które aż dziwisz się, że mogły wyjść z ust tak miłosiernego Boga. On kieruje do tych, którzy uważają, że nie potrzebują nawrócenia, bo są w porządku. Więc warto czytać Ewangelię, powiem wam szczerze, tak jakbyś nigdy nie czytał wcześniej. Ponieważ my mamy coś takiego jak protestanci. Czytamy Ewangelię, to co nam nie pasuje jakoś do obrazu Boga, to odsuwamy. O, tu jest taki Jezus, którego bardzo lubię. Wynotuję sobie jakiś werset, nie? Będę go ogłaszał, żeby się spełnił w moim życiu. I rozumiesz, tak naprawdę przestajesz czytać pełną Ewangelię, tylko zaczynasz budować swój obraz Boga na fragmencikach, które tobie akurat pasują. I wtedy ten Jezus już nie jest prawdziwy, on jest karykaturą Jezusa prawdziwego. Trzeba czytać pełną Ewangelię i dopiero wtedy budować obraz Boga tak, jaki on naprawdę jest. Kiedy mówisz o miłosierdziu, to wiesz, dla kogo jest miłosierdzie i kto otrzyma nieskończoną czułość Boga. I kiedy będziesz czytał o sprawiedliwości Bożej, o gniewie Bożym, to też wiesz dlaczego.